wieczór w zasadzie. Zasłużona wygrana Zagłębia. Słabszy mecz w naszym wykonaniu, bez energii, bez tego wszystkiego, co mieliśmy poprzednich. Mówiłem, że to jest pierwszy i podstawowy warunek, żeby myśleć o zwycięstwie, bo mecz się samemu nie wygra, trzeba na to mocno zapracować, trzeba do tego mieć też energię, iskrę. Tak jakby dzisiaj bardziej to wszystko miało Zagłębie i dlatego też strzelę jedną bramkę więcej. I po prostu jako drużyna zazwyczaj nie pozwalamy na tyle sytuacji, nie pozwalamy przeciwnikowi na stworzenie tyle sytuacji, ile dzisiaj stworzyło Zagłębie. Jako zespół po prostu nie byliśmy dzisiaj sobą i wkoczymy ten rok źle, ale też z świadomością, że i używając to jako dobrą lekcję, że to, co jest przed nami, jest nie tak, jak się niektórym wydaje po dwóch, trzech meczach, że jest na wyciągnięcie ręki, po prostu ciężko trzeba pracować i rozwijać się, być w dobrej formie, dobrej dyspozycji, żeby wygrać mecz. Trzeba z motywację, tak samo jak gratuluję też wszystko drużynie swojej, że kończy sezon na pierwszym miejscu, co nie było oczywiste, tylko ze dwa miesiące wstecz, więc to też biorę pod uwagę. Bardzo dziękuję, trenerze. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę podnieść rękę. Koleżanka z mikrofonu podejdzie. Prowadzimy transmisję na żywo, żeby było nas słychać. Dobry wieczór. Tenerze, prośba tylko o wytłumaczenie, co miały konkretne zmiany przynieść, jak miało się zmienić ewentualnie wasza gra i jaki też był ten cel, czy chcieliście też może, żeby młodzi złapali doświadczenie na trudnym terenie? Czy zmiana miała przynieść większą kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku, bo szczególnie początek drugiej połowy i szczególnie od początku drugiej połowy nie było tej kontroli praktycznie zmiana już była przygotowana, kiedy padła wyrównująca bramka. Myślę, że to można powiedzieć, że było odciąć za późno. Także to też jest okazja też na pewno to nie jest mecz, żeby ogrywać kogokolwiek, ale młodzi zawodnicy są tutaj też, żeby dawać coś drużynie, dwóch napastników, którzy dobrze mocno trenują, dobrze się prezentują też. Chciałem, żeby dostali swoją możliwość wykazania się przed nimi, ale przed całym zespołem też jest wiele, także tyle. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja. Mariusz Wiśniewski, Polska Agencja Prasowa. Ja już nie o sam mecz, trenerze, ale o przepis dotyczący młodych zawodników. Można jakoś podsumować te pół roku funkcjonowania tego przepisu. Jak trener ocenia, czy to dobry pomysł, źle, czy to jest jeszcze za wcześnie, poczekajmy do końca sezonu? Znaczy ja bardziej jestem tylko, żeby się dostosować do tego, co jest, ale szczerze powiedziawszy, ten przepis, o ile same narzucanie nie jest dobre, rzadko kiedy jest sensowne, to akurat przynajmniej w tym przypadku zmusiło ludzi, czyli kluby do większego wysiłku i myślenia w kierunku młodszych zawodników. Może to jest jakby na pewno duży plus tego, bo najlepiej by było jakby o tym w ogóle nie myśleć i wtedy też statystycznie też wyprowadziliśmy sytuację, w której tych młodych zawodników jest mniej na boisku. Też nie może być tak, że oni mają łatwiejszą drogę niż by mieli raczej, więc sztuka jest zbudować im dobrą wewnętrzną rywalizację, tak, żeby tak zasłużyli po prostu na to, żeby grać. Ja myślę, że by zagrali bardzo dobre spotkanie proti top drużynie Ekstraklasy.
Dmitrowi. To była motywacja dla nas. Dzisiaj początek meczu był dobry i mieliśmy tam te szanse Białek a Żywiec na myśli. Byliśmy niebezpieczni po prawej stronie, dlatego na lewej obronie mieliśmy problem. Oko miał kartki. Saša Balić kontuzję, tak by zrobili decyzję z Jakubem Tošikom, takim uniwersalnym piłkarzem, aj keď pierwsza bramka išla z jego strany, ale myślę, że w dalszych minutach meczu zagrał dobrą grę. Ale jak drużyna mi grali dobrą grę, ja myślę, to jest to, co my chcemy zrobić aj w ostatnich, dalszych meczach na 2021 roku. W pierwszej puli rozmawiali z piłkarzami o tym, aby wierzyli tomu, że możemy zrobić dobry wynik. Ja przed meczem rozmawiał o ogniu w oczach, o ogniu w sercu. I pokazali na boisku ogień, mentalitu, charakter, a to jest wielkie zwycięstwo dla nas, dla celi Lubin, dla nowego prezesa. To jest prezent, a tak ja myślę, że my, aj keď je ostatni meč, naštartovali zvíťaznú sériu, ale my budeme musieť počekať až do druhého mesiaca nového roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję, trenerze. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę podnieść rękę i zadać pytanie. Antoni Bukiecki, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, chciałem zapytać właśnie o tą lewą obronę. Czy w ogóle pan rozważał dzisiaj debiut Michała Bogacza, młodego chłopaka, w takim meczu? Tak, ja pomyślałem nad Bogaczą. Ale to był bardzo ciężki, trudny mecz dla młodego zawodnika. My zrobili decyzję z Jakubem Tošikiem a możemy teraz rozmawiać o tym, że ja mam ideę o Patrykowi Šišovi na lewą stronę, aj kiedy ofensywny piłkarz, ale aj, to była trzecia varianta, ale ja myślę, że my zrobili dobrą decyzję, a Jakub grał dobry mecz, a on jest tu uniwersal w naszej drużynie, on może grać na defensywnych pozycjach w naszej drużynie, nie ofensywny, a ja myślę, że ta jego gra była dzisiaj bardzo dobra. Jeszcze chciałem zapytać o Saszę Żywca. Na ile był problem z nim przed tym meczem? Rzeczywiście to było tak, że do ostatniej chwili się ważyły losy, czy on zagra w tym spotkaniu? A był problem, teraz ja muszę mówić o Borowi Guldanowi. Był problem z aduktorem. A druga puła była taka. Ja miałem obawę. A strach, aby igral celých 90 minút. Včoraj na tréningu měl kontuziu Kopač, Bartoš. Tam bylo otázne pred mečem. My zrobili decizie 2 hodiny pred mečem. Takže títo traja pilkaži byli taký s pýtaním, či igrajú alebo neigrajú, ale aj medical staff zrobil top prácu a hráči byli prigotovaní, takže pred mečem nebylo ľahké dla mňa zrobiť decízie, ale teraz všetko bolo bolo super a my sme šťastní. To s víťazstvom bylo treba dla nás a my zrobili sme dobrý výnik s víťazstvom proti Legii a to nebyla drużyn, zrobiło takie zwycięstwo. Jeszcze ostatnie pytanie o Asmira Sulicza chcę zapytać. Czy to prawda, że on odchodzi z Zagłębia? Pojawiła się taka informacja gdzieś tam w mediach. Tak, Asmir przyszedł tu do Lubina, nie pokazał jakość ani możemy powiedzieć, że w treningowym procesie ciężkie dla mnie zrobić decyzję, aby grał oficjalnym mecze a ostatnie 3 tygodnie miał kontuzję,
Takže je aj tam pytanie dla Asmir, bude kontinuovať v družine, ale druhá varianta bude koniec kontraktu. Tak to je ešte nie na 100%, je to tak 50-50. Budeme mluviť a uvidíme. Piotr Janowska, Zatorcowska. Panie trenerze, ja chciałem zapytać o Białka, bo to już jest kolejny mecz z bramką. Myśli pan, że to ta bramka była najważniejsza ze wszystkich dotychczasowych, bo jednak strzelona przeciwko bardzo trudnemu rywalowi w ważnym momencie, no i dająca w ostatecznym rozrachunku 3 punkty. Ciężka odtęska. Ja myślę, że każda jedna bramka Bartosza Białka jest ważna dla Bartosza, dla klubu, dla Glebie Lubin, jak drużynu, a nie da się powiedzieć, która jest najważniejsza, biwa, nie biwa, ale my się cieszymy z każdej bramki, którą Bartosz strzeli. Ma 18 lat, młody chłopak, wychowanek z akademii, tak? A dostał szansę, a ja myślę, że walczył bardzo dobrze, a musi jeszcze ťažko pracovať, aby jeho jakosť bola ešte vyššia, ale ja myslím, že s protivníkmi šorotkoví obranci v každom jednom meči, čo on igral, tak válčil, zrobil protivníci, zrobili fauly na Bartoša, čo byla Pilka za 12, buď už Grožný, žud voľný, tak, ale ja myslím, že budeme vymenže pracovať s Bartošom, aby on bol ešte lepší. Ale my vážime si, my sme každá jedna bránka, ktorú my strelíme, je vážna. My zrobili dišaj aj top prácu v defenzíve, tými sme hrali v kompakte a po vyhraní Pivky my chteli sme zrobiť šipky atak a to býva nebezpečenstvo dla protivníka. Takže my dzisiaj wychodzali sme na początku z dobrego kompaktu, ale druga połowa my museli iść troszkę więcej do ofensywy, dlatego, że my pregrawali, a Bartosz Białek był jedna persona z drużyny, która zrobiła też dobrą pracę.